Siemanko, moi drodzy, jestem R6 i witam was w kolejnym odcinku z moich streamów. Mamy dzisiaj chwilkę, więc sobie zagramy w grę pod tytułem Darkspore. Ja tą grę odpaliłem raz w swoim życiu, teraz chyba już wymarła. Ale dlaczego by nie spróbować? Mamy tutaj kampanię na osobę, jak widzicie, to jest tak trochę... Nic nie jest dosłownie zagrane. Więc myślę, że możemy wystartować z misją, bo muszę sobie i tak przypomnieć, jak to wszystko działa. Jak się w ogóle w to grało. Bo pamiętam, ale mniej więcej. Flot Zelema. Zawieszone na obrzeżach Czarnej Dziury wysepki materii to wszystko, co pozostało z planety Nacto. Miejsce obecnie znane jako Flot Zelema jest ojczyzną kwantogenezy. Tutaj protoplasta Zelem dokonał dzieła swego życia, składając razem pozostałości planety, aby prowadzić swe badania w pobliżu Czarnej Dziury. Zelemowi towarzyszyły wyłącznie maszyny i starannie dobrani genetyczni bohaterowie. Ta właśnie samotnia została jako pierwsza napadnięta przez najstraszniejsze stadoże. Tak. I co, potężni bohaterowie sobie nie poradzili w obronie? Świetnie, dziękuję za tą lekcję historii. Okej. Rozumiem, że tutaj jest tryb kooperacji albo coś, muszę sobie całkiem przypomnieć wszystko, jak się poruszało po tej grze. Dobra, teraz wyskoczy mi pierwsza moja kreatura, czyli Flash. Były kiedyś podstawą macierzy osobliwości, gdzie przez wieki protoplasta Zelem zbierał różne gatunki istot do... A, to jest zmiana tego dziadostwa. Zelem był główną postacią opozycji. Nie pamiętam, jak się używa efektów specjalnych, jeśli ma być szczery. Ostrzegam, że wyrwanie się Darkspore spod kontroli na dłuższą metę może zagrozić życiu całej galaktyki. A, jedynka. Okej, dobra. Zmieńmy sobie na Flasha, bo wolę jego. Jest szybszy. Ta gra nie jest jakoś zbytnio wymagająca. Oczywiście oprócz elementu kreacji swojego stworka. Tylko tyle tu jest roboty. Dobrze. Stwierdziłbym, że to jest gra dla dzieci. Przecież to było takie, wiecie, próba zrobienia spora, który będzie wymagał trochę więcej od gracza. Ale wyszło z tego, no cóż. Wyszło z tego tak jak zawsze. Czyli wyszła gra, którą da się znieść, ale to jest niewrażliwość. Dobrze. Dobrze. Okej. I się rozkwasiło. Co to jest to? A, to jest element, który mogę dodać. Dobrze. Czyli jak coś zniszczę, to mam szansę na to, że z tego cuda pojawi się inne cudo, które będę mógł włożyć później do swoich kreatur. Ale jak mówiłem, gra nie jest zbyt wymagająca. Zmienimy sobie swoją kreaturę na katalicznego tałatacza, bo on jest chyba właśnie supportem. On ma chyba swoje małe minionki, które może przyzywać. A przy okazji, jakby tego było mało, może strzelać. Widzicie, rzuciliśmy sobie tutaj niewidzialność, teraz możemy szybko zmienić na tanka, który powinien sobie szybciej poradzić z tymi dziwactwami. Oczywiście zmiany tych stworzeń są całkiem przydatne. Widzę, że one się zmieni... Nie, zaraz. To co? Do tego ma... Czyli co, jak zmienię teraz na Flasha, to one znikną, dobrze. I to jest teleport do następnej lokacji. Nie wiem, o co chodzi z tymi grawitacyjnymi cudami, ale zgaduję, że teraz jak zmienię na zielonego, to przyzwą mi się dwa stworki i te dwa stworki będą współgrały z... również będą współgrały z tankiem. Jak widzicie, życie tego zielonego maluszka jest
bardzo osłabione. Nie można powiedzieć, że jest to tank, ale wygląda dosyć uroczo. W sensie, no, jak kreatura ze spora. No cóż, nie będę kłamał. Widzę, że tutaj moje... O! Widzę, że tutaj moje stworki chyba umierają powoli. Dlatego rzuciłem im szybko leczenie. Właśnie, czy mogę obrócić mapę? Nie, nie mogę obrócić mapę. Tu mamy jakieś magiczne pole siłowe. Nie wiem, co ono miało robić. Ale już go nie ma. I przy tym ustanę. Okej. Okay. No i ta kryptówka wydaje się mało wymagająca. Ale mam nadzieję, że to początek tej gry. Tylko. Tu jest obelisk, z którego dostaliśmy kolejny element do kreatury Darkspore, w tym wypadku do tego maniaczka, który ma śmierć. Dodatkowe umiejętności są teraz dostępne dla wszystkich bohaterów. Aby aktywować, naciśnij 2. Dodatkowe umiejętności. Co on zrobił? Rozsieczenie. Aha, czy to jest supportowska postać? Zastanawiam się, jakby to działało w trybie multiplayer. Jak to by miało, wiecie, sens, bo z tego co widzę, to ta gra ma duże zapatrywanie na tryb multiplayer. Czy o co by chodziło? O system kooperacji? Jeśli tak, to w takim razie gra Darkspore powinna przejść na system free-to-play. Oczywiście nie spodziewajmy się takich cudów od EA, bo jak wiecie, EA rzadko robi takie fajne rzeczy. O, ale nie mam tych fajnych tałataństw. Właśnie, co to robi? LOL? Okej, jak ktoś dostaje meteorytem w łeb, to mi się to podoba. Nie przeczę. Okej, ogary bólu. Nie wiem, co to jest, ale zobaczmy. A, to jest to jakby flaming shield, czyli wszystko, co do nas podejdzie, otrzymuje obrażenia. Okej. Jestem w stanie to znieść. Dlaczego wy tu budujecie jakieś dziwne stworki? Nie podoba mi się to. Łap meteoryt. O, nie udało się. Dostał kask. Okej. Tylko... O. Dobra, zginęło. Otrzymujemy kolejne elementy do swoich Darkspore. Oczywiście nie do jednego, bo ta gra polega na zmienianiu tych magicznych stworów zależnie od tego, czego potrzebujemy. Cześć, Ciacho. Dobrze, tu są te moje stworki. Zróbmy tak. Tak i... O, dobrze. Nie dostałem, ja tylko dostał mój sojusznik. I okej, tu widzę, że jest trochę magicznych stworków, więc rzućmy im wsparcie i rzućmy tam leczenie. Podczas tego, jak nasze miniony będą się biły, my będziemy sobie spokojnie strzelać i nasze miniony chyba zdechły. Nie, jeszcze jeden z naszych minionów jest rozwścieczony i zadaje przez to dodatkowe obrażenia. Świetnie. Dobrze, udało się. Nasza mała gąsienica, czy cokolwiek to jest, dała radę. Możemy zabrać teraz materiał. O, i widzę jakiś gwiezdny pałasz. Jakiś magiczny miecz, który wręczamy któremuś ze swoich Darkspore. Ze swoich spor. Właśnie, nie wiem, bo Darkspore to jest tak jakby zła siła, która pozabijała wszystko i nie wiem, co o tym myśleć. Okej, tak jak popatrzymy w sumie na dół. Dobra, zmienimy się na flesza. Zobaczmy, co on ma za jakaś kula. O, całkiem fajna kula. Dobrze. Flashem tutaj wszystko zniszczymy. Jak widzicie, Flash, on, nawet nie wiem, czy on się nazywa Flash, ale jest głównie DPS-em. To jest postać, która głównie zadaje się zadawaniem szybkiego damage'u, sustain damage, ponieważ jest on stworzonkiem, które opiera się na zręczności. Więc ma atakować jak najszybciej, robić jak największą krzywdę, plus ma zdolności teleportacji i jak widzicie nowej kuli, która leci przy uderzeniu w cel, co wygląda dosyć komicznie. A i boję się, że tutaj sobie nie poradzi, więc zmiejmy go na naszego stworaka, walnijmy meteorytem, bo dlaczego nie, i tłuczmy dziadostwa, niech cierpią. I pasek życia jakoś niechętnie schodzi na dół. O, dostaliśmy stworka, tylko nie wiem, za co dostaję te stworki. Czy one się pasywnie tutaj regenerują, czy ja jakoś przywołuję? Nie mam zielonego pojęcia. Takie tam. Właściwie w rękach wygląda, jakby zamiast rąk miał jakieś marakesy.
To jest kukaracza, kukaracza. To mi pasowało w sumie. W tym systemie. Dobra. Nie wiem po co ja to niszczę, ale to... Coś się rozwaliło. O Jezus, łap meteoryt na łeb. Dajcie mi tu robić swoją robotę. Po prostu mi nie przeszkadzajcie. Zgaduję, że ten generator, który tu widzimy, właśnie do niego mamy wejść. Ale zniszczmy jeszcze to cudo. Wyeliminujmy resztę tych stworków, plus zbierzmy DNA, które są nam potrzebne do udoskonalania naszych misiaczków. Dobra. I możemy się stąd ewakuować. I nie wiem, gdzie teraz jestem. Czyli aury, tak? Kolumna plazmy. Siebie, kolumna aha, wszyscy wrogów dostałem obrażenia. Okej, okay, rozumiem. Dobrze, nadciąga horda. Aha. Tu jest kolejny. Aha, bo to jest supportowy. No to użyjmy tego. Tego walnimy piorunem. I tego zmiażdżmy. Dobrze, dostaliśmy kolejną czapkę. Super. Czyżby to była ta cała horda? Nie, to nie była ta cała horda, więc użyjmy umiejętności ponownie. Zwalmy na łeb piorun. Dobrze, niski poziom energii, ale ja po właśnie, żeby się nie zmarnowało. Świetnie. Kolejna czapka. Jak widzicie, to w większości są po prostu przerobione elementy ze spora. Nie, o Jezus, coś ty taki wielki. Świetnie, ale ja tu mam coś dużego. Aha, teraz widzę, że mój pasek życia zaczął mi schodzić. Dobra. To cudo znikło. Odzyskaliśmy energię, a nasze małe mopki. A! Co ty jesteś? Znacznie spowolnienia ataki i lub. Łap pan meteoryt i dziabł z łapki. Jezus, ta gra jest w sumie bardziej dla dzieci niż spor. Spor mi się wydawał bardziej. Zagrożenie usunięte, świetnie. Czy my tutaj mieliśmy jeszcze coś do otwarcia, bo to mnie głównie ciekawi. Mieliśmy, ale to są tylko leczące, więc możemy użyć powrotu na statek. Zastanawiam się, czy ta gra opiera się na czymś więcej niż tylko takich poszczególnych. To daj mi nagrodę poziomu 11. Na razie tyle mnie interesuje. Dobrze, i widzę, że otrzymałem tam jakiś transselekcję. Dobrze, i teraz możemy zmienić nasze magiczne stworki. Myślę, że będziemy mieli tego, co byś powiedział, na stronę bez reklam. Powiedziałbym chętnie, tylko że stronę bez reklam to będę musiał, wiesz... Właśnie, czy ja nie mam nekrotycznych bohaterów? Nie mam? Nie, nie mam w tej drużynie. No, patrzcie, to są jeszcze jakieś dwa stworki. Ale okej, okay, dobra. Siła tank. Aha. Goliat, ty jesteś ogniem i błysk jest ogniem. To jest też siła i to jest też tank. Aby aktywować więcej bohaterów. Aha, rozumiem. Czyli na razie muszę użyć po prostu zmian na nim. Wylaczany live strefa.pl, ale co to jest za magia? W sensie, raczej pytam, w jaki sposób usunąłeś reklamę. O, to tak może. Defensywne, możemy mu coś założyć, ale on mi się jednak aż tak nie przydał. Jak przydał mi się ten wielki cwaniaczek. Wielki cwaniaczek, któremu możemy nałożyć kolce. Zupełnie z niego diabła. O. Wysłannik diabła. Wysłannik diabła mi się podoba. Defensywny. Wizjer. Mogę mu wizjer na łeb nałożyć. Oczywiście system bardzo sporowski. To trochę tak... Ciężko będzie to sensownie włożyć. O, dobra, teraz sensownie ma to włożone. Tu ma jeszcze jakiś kask.
który mi nie jest potrzebny. Aha, on może mieć po jednym takim elemencie, tak? On może mieć po jednym takim elemencie, rozumiem. Czyli ten będzie chyba najlepszy, bo jest tak zwanym rzadkim przedmiotem. Teraz możemy zmienić jego kolorystykę. Oczywiście. Boże, jak to wygląda, jak syn szatana. Syn szatana. Zdaje mi się to stwierdzenie. Ale zmiana jego... jak widzicie, zmiana jego kolorystyki w tym momencie dotyczy tych magicznych bransolet. Mogę mu nałożyć farbę jakąś specyficzną. Tylko że musiałbym mieć to mniej więcej w tym samym kolorze. O, tu są jakieś takie fa... O, no i teraz zgadamy do rzeczy. Teraz mi się to podoba. A nie, to są jakieś takie pseudo nakładki. O, tu. O, teraz to wygląda jak prawdziwy syn szatana. Spowity magmą. Możemy zrobić z tego czarny kolor, żeby tego nie było aż tak bardzo widać. A tu zobaczmy, tu mamy jakieś opcje na nóżki. Może możemy mu kropeczki na nóżkach zrobić. Świetnie, to było moje marzenie. Tylko jakieś takie bardziej ambitne te kropeczki. Pomarańczowe. O, teraz to wygląda jakoś bardziej sensownie. Okej, pasuje mi to. Jeszcze mamy detale, tak? Czyli to, co możemy, może tak powiem, włożyć jako element dodatkowy. Macki. O Jezu. Nie, dobra, nie. Nie. Kurde, on ma to na ramienniki tak wielkie, że to trochę ciężko mu cokolwiek tu zrobić. Ale możemy mu to położyć na twarzy. To jest wycofanie. Możemy mu to położyć na twarzy. Wydłużyć. Nie pogrubić raczej, ale właśnie wydłużyć. Nie, no właśnie nie o to mi chodzi. Mogę to powiększyć. To powiększę. Zrobię mu taką szczękę fajną. O. Dobrze. I teraz to mi się podoba. Okej. Okay. Wygląda tak bardzo dziko. Okej, okay, i jeszcze edytujmy naszego magicznego supporta. Nasze magiczne wsparcie, bo on chyba nie ma właśnie żadnego elementu, który miałby mu pomóc. Oczywiście ciężko będzie coś takiego tu zrobić sensownego. Mogę mu koronę na głowę zrobić, ale ta korona na głowę to nie wygląda jakoś zbyt sensownie. Dobrze, tak będzie dobrze. Defensywnych nic nie mam, z broni też nic nie mam. Właśnie, czy ktoś nie powinien mieć broni, bo jakiś magiczny pałysz znalazłem. Magiczny pałysz zagłady. Co to jest? To jest jego skin. On mógł być silniejszy w sumie. Zobaczmy, jak to wygląda. To mu zmienia brzuszek. No, raczej nie sprawimy, żeby był ciemniejszy, i nic w tym stylu. Ale kolorystykę możemy mu zmienić i to mi się akurat podoba. Okej, okay, ale to było sensowne. Tak, to jest sensowne. I jeszcze te detale, tak? Możemy tu umieścić takie małe listeczki. I czapkę na łeb. O, tak. To jest czapka pod tytułem Trust me, I am an engineer. Engineer, kurwa. Co ja robię? Dajcie Bielakowi grę z prostą kreacją, to zaraz wszystko zepsuję. Dobrze, to jest mój Team Alpha Delta Commando. Jeszcze tutaj mi się nie podoba jedna rzecz, mianowicie ta broń mnie irytuje. Nie powinienem mieć jakiejkolwiek tej broni dostępnej. Ale widzę, że elementów do odblokowania jest bardzo dużo. To mi się jako podoba. Okej, okay, no ale okej. Okay. Dobra, nawigacja. Skontynuujmy kolejną mapę z naszym synem szatana. Głównie z naszym synem szatana. Okej, okay, i tutaj mamy... A możemy też szukać. Czyli jeśli ktoś by to grał, to wtedy mógłbym do niego dołączyć. Ja zgaduję, że w to ludzie grali, ale to wtedy jak... Ja tej gry na oczy nie widziałem. Tak bym się domyślił, że to na tej zasadzie mogłoby działać. Mhm. Okej. Okay. Okej, okay, zaczynamy z flashem. Dobra, zaczynamy z naszym flashem. Porosty zen, które tu rosną, przystosowały się do absorbowania promieni kosmicznych. Co to jest? Plazmowy wieniec. Okej.
Okej, dostajesz eteryczny róg. Dostaliśmy kolejne usprawnienie. Nie wiem, czy ja te grawitacyjne generatory i to wszystko muszę niszczyć. Czy mam w tym jakiś cel? Większy cel. Chyba nie mam w tym żadnego większego... Ty, ale coś tam pisało, że zniszczenie coś chyba daje. O, cześć. Dobra, zmienimy się na naszego inżyniera. W czapeczce. Inżynier w czapeczce, podoba mi się. Dobra. Co to daje? Powiedz mi, co daje, jak to zniszczę. Nie wiem. A, może mi wyskoczyć DNA. Dobrze. Zgaduję, że DNA jest poziomem expa, który dostajemy. Dobrze. No, widzę tam kolejny element do podniesienia. Modulacyjna bariera. Dobrze, to jest kolejny rodzaj pancerza, który mogę otrzymać. Nie wiem, co to jest, ale to będę niszczył. No, bo czemu nie? Nie podoba mi się to, że on ma głównie opcje sportowskie. Weźmy syna diabła. Syn szatana. Jebnij go tam. Meteory tam, proszę, nic nie, nie zostało. Niby takie dla dzieci, a niby takie brutalne. W sumie myślę, że ta gra właśnie bardziej młodszym ma. Zniszczone zadaje wrażenie, że nie wyżą. Wydaje mi się, że ta gra jest właśnie bardziej dla młodszych odbiorców, mimo że jest dużo krwi, ale tą pseudo krew pewnie można wyłączyć. No nie oszukujmy się, twórcy spor mieliby duży problem, żeby zrobić. No, przyciągnijmy do siebie, no tak. Tak, to jest dobry pomysł. Okej, okay, super. Mnie tam obelisk ma. O, biotyczny łącznik, który daje nam bonusy do naszej kreatury supportowskiej. Świetnie. Okej, meteoryt. Trafienie krytyczne. Nie wiem, czy to ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie. Ale okej. Dobra, wszystko zdechło. Wypadł kolejny element. Kreacja, wydaje mi się, że to jest głównie... Wiecie, 100% tutaj zabawy. Że tak powiem, ale czekaj, ty zepsułeś coś z czatem, bo ja nie wiem, czy jak teraz ten, czy jestem na tym czasie, na którym powinien być. Dobrze, zmieniam z powrotem na flesza. Podoba mi się opcję spamienia tą umiejętnością. Mimo iż zużywa energii, to trochę przyspiesza to wszystko. Jak na razie tak patrzę, to taka bezkompromisowa sieczka. O, fajna ta kula. Leci i strzela uroczo. Czy tu coś jest? Nie, tu już nic nie ma. Idziemy dalej. Działa normalnie. Okej, okay, zaraz to zobaczę, jeśli pozwolisz. Okej. Okay. Właśnie plus jest taki, że to jest dystansowa postać, ale to tyle tego plusu. No cześć. Jezus, czemu mnie tak uderzyłeś? No, w końcu podszedł. Jak to stoi daleko, to nie ma bata, żeby tego dotrzeć. Jolo. Jest te tankera. Aragorn i mnie to obchodzi, jesteś tankerem. Dobrze, wybornie. Coś podniosłem, nie wiem, co to było, ale coś podniosłem. W sumie tu cały czas coś podnoszę, tylko nie wiem, co to jest. Oczywiście jest, że jak te generatory się niszczy, to one dostają obrażenia. Wiem, że Lojo z tego robi materiał, ale tak... Ciężko by mi było zrozumieć kwintesencję tej rozgrywki. Ja to wrzuciłem tylko i wyłącznie na potrzebę streamów i chciałem zobaczyć, o co tak dokładniej chodzi, ale widzę, że to jest po prostu taka mało wymagająca sieczka, w której chodzisz i klikasz, a czas ten mógłbyś spędzić na nauce albo grając w Diablo. Oczywiście dwa. Albo trzy w sumie, po ostatnim update'ach nawet fajnie wygląda. Tylko no tak, najpierw trzeba mieć Diablo. Ja Diablo trzymam tylko wyłącznie na konsolę, ale bardzo mi się wersja konsolowa podoba.
oddziałowe. Świetnie. Co to jeszcze jest? To jest kolumna plazmy. Aha. Czy umiejętności oddziałowe, czyli każdy z bohaterów, które posiada, ma swoje umiejętności oddziałowe, z których może korzystać każdy bohater, nawet jeśli dany bohater nie jest wyekwipowany. Tak w dużym skrócie. Przynajmniej ja tak to rozumiem. Dobra, poślijmy to. Niech to sobie tam pomolestuje ich wszystkich. Dobrze. Kolejny na niski poziom energii, ale na fleszowanie się jeszcze nie stać. Więc jest dobrze. Nie wiem, co ja podnoszę cały czas. Cały czas coś podnoszę, ale nie wiem, co to jest nawet. Nie mam żadnego pojęcia, co to jest. No cóż, szybka obserwacja. To jest gra dla dzieci. Stworzona dla młodszych odbiorców. Mimo, że jest tu krew, którą pewnie można wyłączyć. Bez krwi. Tak, można wyłączyć krew. I myślę, że to jest właśnie taka... Właśnie, gdyby współczesne dzieci nie grały w CS-a i tak dalej, to myślę, że grałyby właśnie w tego rodzaju gry. W których jest brutalność, ale brutalność, którą można wyłączyć i rodzice dawaliby, niech się bawi dziecko stworkami. Oczywiście patrzę, jak tutaj się strzela, coś tam robi. No, bezwzględne ostrze. Ładnie wygląda. Ale wiecie, nie ma kontaktu, że tak powiem, z agresywnymi graczami i tak dalej, i tak dalej. Nie chce dziecko gra. Po prostu. Albo ja tak na to patrzę, bo jestem staroświecki. Wszystko jest możliwe. Kolejna lokacja, tak? Czyli dalszy maraton, tłuczenie i bicie po leju przeciwników. Well. One mają tam jakieś swoje umiejętności specjalne, ale po prostu nie widzę potrzeby. Idę i wszystko tłukę po leju. Oczywiście, zaletą jest ta kreacja, bo według mnie to rozwija kreatywność. Przede wszystkim rozwija kreatywność, stworzenie fajnego stworka. Niestety już z gotowych modeli, to jest jedyne, co mi się nie podoba. Tam są tentakle. Tentakle! Tentakle miotające czarną dziurą. No dobrze. Daliśmy mu buzi i zaczęliśmy taki dosyć ostry. Dosyć ostrą masakrę. Dobrze. Jezus, bardzo irytujący polski dubbing, który mi się bardzo nie podoba. Kolejne dziwne stworki. Jej. Teraz mam. Korzystam z tej umiejętności specjalnej od flesza, która zadaje obrażenia wszystkiemu, co próbuje do mnie podejść, okej. I rozumiem, że ilość tych błyskotek ma oznaczać, ile jeszcze tych ataków dam radę zadać. Dobrze, czyli potrzeba też myślenia. No po prostu pindło. A właśnie, widzę tutaj jakieś... Mam dostęp do obelisku, świetnie. I tu też wszystko poryją. Osiągam czwarty poziom krotoplasty. Rozumiem, powinienem się cieszyć. O, dostajesz oko. No tak, tylko czy to oko zastępuje poprzednie oko, czy jak to ma niby działać? Nie mam zielonego pojęcia, nie pytajcie mnie. O Jezus, to jakimś kwasem po otrzymaniu obrażeń się zamyka. Ale ciekawe małe to ataństwo. W sumie dosyć inteligentne, proste, ale proste, nacz inteligentne. Haha. Jakież ambitne sformułowania. Bielak udaje, że rozumie. Dobra, załączmy sobie teraz szybko umiejętności. Dostępny dla każdego bohatera, żeby po prostu szybko zmasakrować wszystkich przeciwników naokoło. Nie, od tego się odsuń. Od tego się odsuń, bo to truje. Dobrze, oczywiście taki derpczek, takie... Ja uderzam łapką. Boże. Jestem zbyt dużym hejterem. Mhm.
daj mi buzi. Nie bój się. Nie wstydź się, laska, daj mi buzi. No. Tak, gra nie wykazuje zbyt dużego poziomu trudności, bo jak widzicie, wszystko mnie bije. Wszystko mnie tłucze, poleju. I jakoś nic mi się bardzo nie dzieje. A, ja rozumiem, że ta horda polega na tym, że po prostu mam likwidować poszczególne stwory w jak najszybszym czasie, tak? W tym wypadku wchodząc w nie. Nie, może stwierdzenie wchodząc w nie trochę źle brzmi. Okej, okay, to jest ostatnia fala, tak zgaduję, bo tutaj jest już jakiś większy stworek, który jest bossem. To jest boss, tak? Bossem, który mi coś robi. W końcu coś, co mnie bije. Ale ja to biję trochę mocniej. Przykro mi. Boże, ale legendarne stwory, prawie jak w Diablo, ja się trzepię. No bo prawie robi różnicę. I znikło. Duże cudo znikło. Jestem kolejny element do edycji swojej postaci. Dobrze. Czy to już wszystko? Tak, horda pokonana. Czyli mogę powrócić na statek. Dobrze, otwórzmy to cudo, żeby zebrać sobie to żyćko i powrót na statek. Świetnie. I teraz rozumiem, będę miał opcję, żeby dalej kontynuować albo zostać już tutaj. Tak? Na nokturnie. Nokturna, mroczna planeta. Istoty na Nokturnie należą do nekrogenetycznego typu Darkspawn. Potrafią manipulować cieniem, kontrolować strach, wysysać życie i wskrzeszać poległych. Super. Chcę zostać tutaj, wziąć swoją nagrodę i idźcie wsią. Super. To powiedz, kiedy sporu dokończysz. Kiedyś na pewno. O, dostaliśmy coś chyba do nekro, a jednak nie. To jest do każdego. Obrażeń sługi. Dobrze. Transselekcja. Translekcja albo transselekcja. Nowe ulepszenia punktów doświadczenia. Dobrze mi to brzmi. Ale... jak ja mam to zrobić? Jak mam rozdać ten poziom? Czyżby to bo to zależy od używania. I to ty jesteś kozak, który już ma czwarty poziom, tak? Tylko jak ja ci niby mam rozdać te magiczne statystyki, co? Chyba sam nie masz pojęcia, jak mogę ci dodać. Widzę jakieś eteryczne skrzydła, ale te eteryczne skrzydła myślę, że byłyby lepsze dla kogoś innego. Ale okej, kliknijmy anuluj, bo chcę zobaczyć tą główną komorę. Właśnie o to mi chodziło. Bo dostaliśmy toksyczny niszczyciel. Dobrze, dostaliśmy dostęp do nowych sporów, do nowych potworków. On fajnie wygląda, tylko dlatego go wezmę. Chcę go aktywować. Aha, czyli ja muszę ich aktywować? Nie rozumiem. No dobra, ale chcę na przykład usunąć to dziadostwo i chcę na przykład wziąć jego. Oddział mi kompletny, no to daj mi go. A, to teraz muszę kliknąć dodaj i chcę ciebie. Świetnie, i mam to małe coś. To małe coś, co nie wiem czym jest, ale ładnie wygląda.
Tylko dlatego to chcę, bo ja lubię takie pajączki. A, i ty widzę, masz teraz więcej rzeczy. Tylko nie wiem, co ty potrzebujesz. Czy ty chyba potrzebujesz zręczność, a to jest raczej na umysł. Więc trzeba ci dodać różki co najwyżej. Różki, to oczywiście możemy tak fajnie dorobić specjalnie dla ciebie. Och, 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 ale te oczka, ona ma... Ja mogę ją zmieniać! O kurde. Saczłów. W sumie nie chciałem tego zrobić, ale okej. No ma oczki w oczkach. Aha, te pierdółki tego typu też mogę przenosić i ten magnetowid na tyłku. Właściwie to nie wiem, czy ona nie jest postacią strzelającą. Chyba tak, to jest chyba postać strzelająca, ale okej. Mhm. I tyle mogłem z nią zrobić, tak? Teraz mogę ją, że tak powiem, wziąć na warsztat. Oprócz tego, że te oczy wyglądają komicznie przy czymś, co ma być nekro czymś. No dobra, to wygląda jeszcze gorzej. To wygląda już trochę lepiej. A teraz się błyszczysz, tak? Teraz się błyszczysz. A mogłabyś się błyszczyć na fioletowo? Lepiej. Idealnie. Okej, to mi pasuje i... Tu jeszcze możemy jej nóżki zmienić, a kolor nóżków zmienia jej elementy dodatkowe. O, świetnie. To mi bardzo pasuje. Teraz mamy te dodatkowe detale, które raczej słabo nam są potrzebne. Co, uszy jej dorobię? Mogę co najwyżej uszy dorobić. Tego nie mogę edytować, prawda? Tak, tego nie mogę edytować, a możemy to podnieść, żeby to jakoś sensownie wyglądało. Nie, poczekajcie. Zróbmy to tak. Możemy to trochę powiększyć. Ciałko na dupie. Pseudoskorpion. No cóż, system kreacji mi się podoba. Ale to chyba tylko tyle. To już widzę, że będzie moje ulubione coś, bo ładnie wygląda. Okej, okay, jeszcze zmieńmy tylko to. Tu głównie widzę, że najwięcej przyjemności mam właśnie przez te opcje edycji. Bardziej by mnie to ciekawiło, bo to jest złoty element, który może się przydać. Tak, i widzę, że ilość elementów nałożonych na danego spora pozwala nam... Jak się przyjrzycie, to zobaczycie, że to są wszystko rzeczy przeniesione, może lekko zedytowane ze spora. Zresztą sam edytor jest praktycznie przeniesiony. To ulepszy nam umiejętności i każdy nowy dodany element mogę ci dać ochraniacze. Bo to są rzeczy dla postaci biologicznej, tak? Dobrze, to masz te ochraniacze. Coś jeszcze mogę ci dodać? Nie, mogę ci dać tylko tyle. Ale okej. Okay. I teraz nasz biomaniak ma 5 poziom, z tego co widzę. Nasz biomaniak ma 5 poziom i zobaczmy, czy jeszcze coś dla naszego dziecka śmierci odblokowaliśmy. Tak jak mówię, gra może być fajna, ale niestety nie jest dla mnie. No to tyle w tym temacie. Gra może być fajna, ale nie jest dla mnie. Po prostu nie jest dla mnie. Nie jest grą dla osoby starszej, takiej jak ja, która jednak potrzebuje czegoś innego od rozgrywki. Jeśli wiecie, co mam na myśli. Zastanawiam się, dlaczego nie mogę właśnie... Okej. Nie mogę go dezaktywować. No okej, okay, dobra, dziękuję wam bardzo za obecność. No i cóż, co wam powiem, to wam powiem. Jak macie dzieci, a raczej nie, możecie kupić im tą grę. Poza tym, cóż, takie chodzenie i klikanie, oprócz oczywiście momentów z edycją, mnie nie podnieca. Ale dziękuję wam bardzo za oglądanie i zapraszam was na kolejne odcinki. A co do spora, myślę, że spor może się jeszcze pojawić na moim kanale. I to też w formie live'ów. Będę informował. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Mówił Bielak 206.